Cześć, hej, cześć, witajcie, ja nazywam się Komunosik.pl, witam i zapraszam was na 135 par drugiego sezonu serii Przygody z Margonem. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zaraz powiem wam wszystko, czym się zajmiemy, ale na początku mamy bardzo ważną misję, ponieważ idziemy w szybkim tempie do domu Wazira, ponieważ zlokalizowaliśmy tam świętego braciszka, dlatego muszę tam szybko się udać, poczekać ewentualnie na ekipę, no i ubić oczywiście świętego braciszka. Ponieważ misja jest ważna, dlatego ja się bardzo spieszę. No i biegnę sobie do tego domu Wazira. Zobaczymy, co będzie. Tutaj widzę, że z klanu ekipa dość mocna się będzie zbierała w domku Wazira, żeby braciszka ubić. Dobra, mamy braciszka. Mamy tutaj już dwie osoby z naszego klanu. Ja już zaakceptowałem się do drużyny. No i będziemy cisnąć z tematem. Poczekamy może sobie tutaj, to jest Impunio, jest Anormalek, albo wiecie co, dobra, ja zbiorę ekipę i wtedy w walce już do was wrócę. Dobra, okej, okay, jesteśmy już po walce, nie wiem dlaczego tutaj nasz kolega dał szybką walkę i niestety jest jeden lot, a biliśmy go w aż tyle osób, no nie wiem dlaczego też tak słabo spadło. No dobra, o, akurat ja zdobyłem, zobaczcie, ale fart. Dobra, okej, okay, przechodzimy już do właściwej części filmu. W dzisiejszym filmie zajmiemy się questem na temat pomóż Henkowi w odzyskaniu białej błyskawicy. Spróbuj odnaleźć tajemniczą busolę, porozmawiaj w tym celu z Andreą Cutler. Więc ja tutaj, pozwólcie, że wybiorę się tutaj Andrei Cutler. No i zaczniemy sobie tego questa. Jak widzicie, walka z tym braciszkiem była dość szybka. Nie wiem, dlaczego ktoś wrzucił na szybką walkę. No niestety, no, wypadł jeden unikat. Który ja jeszcze nie zbyt dobrze, że go podniosłem, bo kolega chciał go podnieść, no ale... Ale się kolega chciał go podnieść i bardziej pasowało, kolega chciał go wziąć. No ale ja go wziąłem, no trudno, no, mi się przyda. Myślałem, że to jest torba w ogóle na itemy, 25 użyć, a czyli 25 miejsca to jest torba na klucze. No ale torba na klucze przyda mi się na jeszcze trzecią postać, więc nic straconego tak naprawdę. Tutaj muszę podpisywać. Opiszą do mnie duża ilość widzów. No i dobra, szukamy tej Andrei Cutler. Ona tutaj będzie, co zapamiętam, na jednym z domków. Czekajcie, gdzie ona będzie tutaj? Gdzieś tutaj na pewno będzie. Chyba tutaj będzie. No tak, tutaj jest. Dobra, nagrywam, napiszemy tutaj, że nagrywam, bo tak troszeczkę ciężko odpisywać, nagrywać. Wszystko w jednym. Dobra, okej. Okay. Słyszałem, że ostatnio grałeś karty Henka. Tutaj, damy tutaj. Busola. Dobra, okej. Okay. Co dalej? Uda się niezwłocznie do handlarza Dereka. Spróbuj odkupić od niego busolę Henka. Czyli tak, musimy teraz znaleźć tego handlarza Dereka. Gdzie ten handlarz może teraz być? Się zastanawiam. Dobra, handlarz Derek. Tutaj powinien gdzieś chyba być. O, jest handlarz Derek. Mamy handlarza Derka. No i lecimy do handlarza Derka zapytać się o tą busolę. Witaj wędrowcze, czego szukasz w moim skromnym sklepie? Potrzeba ci już może jakiejś busoli. Okej, okay. Dobra, okej, okay. Co dalej? Poczekaj, aż Derek przyniesie ci busolę. No czyli musimy tutaj poczekać u niego 15 minut. Dobra, wiecie co, tutaj są takie jaja po prostu, że szliśmy razem z Anormalkiem na dwójkę i zobaczcie, kogo po drodze spotkaliśmy. To jest po prostu śmiech na sali, jakiego ja mam dzisiaj fardo tych herosów. Przed chwilą biliśmy brata, teraz bijemy Atalkę. No tak myślałem, że kurde, może pójść tej Atalki gdzieś poszukać. Zobaczcie, dwa dotyki przed chwilą mi weszły, chociaż mam 100%. Niepotrzebnie, ale dzięki tym dwóm legendom mam 10% na dotyk i ten dotyk faktycznie dość często wchodzi. No z tą Atalkę to ja z nią walczyłem i solo ją rozwaliłem, więc tutaj z Anormalkiem to będzie po prostu formalność. Nie lubię, powiem szczerze, dawać na herosach na szybką walkę, dlatego chciałem naturowej, ale nic nie ma ciekawego, no niestety. Za chwilę jeszcze muszę poczekać, no i wracamy do tego questa. Dobra, wracamy do naszego przyjaciela, on ma jeszcze dla nas tą busolę. No i tutaj musimy mu dać 100k z tego co widzę. Dziękuję za złoto, daje nam busolę. No i teraz musimy tą busolę zanieść do Henka. Czyli ja w tym celu udajemy się do Henka z powrotem. Do tego Henka, u którego oczywiście zaczynaliśmy questa w Latarnianym Wybrzeżu. Ja już do niego pozwólcie, że się udam.
Sprawdźmy, jak ta busola wygląda. Tak, tak wygląda ta busola Henka, typ questowy, związany z właścicielem. Wartość 8, więc nie polecam jej nigdzie sprzedawać, ponieważ chyba nie zrobicie, jak sprzedacie tą busolę, nie zrobicie questa, a za dużo na niej zarobicie, bo jest warto naprawdę, tak naprawdę nic. Dzisiaj jeszcze wrócę do tych herosów, bo naprawdę ładnie z tymi herosami. No szkoda, że loty słabe, bo tam dwa jakieś unikaty, niezbyt warte. Ta kula z tej atalki to nadaje się, że do wyrzucenia Witham tylko, albo do sprzedania utuni, bo on nie wierzy, że ktoś na aukcji ją kupi. No ale i tak nie jest źle. Jest przynajmniej, macie przynajmniej co oglądać, jakieś tam walki z herosami. No dobra, jesteśmy już u Henka. No i co u Henka? Udało mi się odkupić, spróbuję mówić, 6 osób. Szukaj w karczmach i tawernach. Tam często przysiadają głupcy marzący o morskich przygodach. Czyli mamy iść teraz do, rozumiem, do tawerny pod bosmańskim byciem. Ja już tutaj się udam do tej tawerny. Ona na pewno będzie w Tornek, znaczy nie w Tornek, tylko w Tuzmer podejrzewam, no bo wiecie, Tuzmer w końcu to jest takie miasto portowe. Tornek to jest takie bardziej miasto w Margonem, w krainie Margonem rolnicze. Karchand jest takie miasto urzędowe, coś w tym rodzaju. Dobra, lecimy. Lecimy sobie tutaj, lecimy tutaj. Jest dobrze. Tutaj jest ta tawerna pod szemrzącą meczułką, a to teraz musimy pod biczem szukać. Jest tutaj tawerna pod bosmańskim biczem, a tutaj niepotrzebny do jakiegoś domku zegarmistrza Kalusa. Wbiłem, ale to nie jest cel naszej podróży na teraz. Dobra, idziemy do tej tawerny, gdzie ta tawerna, tutaj kuźnia Kendal. O, zobaczcie jajka, kurczę. To pozbieram, powiem szczerze. Mnie takie jajka interesują. Nie wiem, kto tutaj te jajka wrzucał. Chyba ktoś był zbyt bogaty, ale te jajka są dobre do leczenia. Przyda mi się to na pewno. Nigdy tak nie zbieram, wiecie, tam z podłogi, z czegoś. Ale akurat to była sytuacja wyjątkowa, bo dobrze to leczy. Zobaczcie, prawie full HP. Coś widzę, z pająku wracał. Dobra, pierw musimy porozmawiać sobie z tym marynarzem Fago. Czekajcie, słucham. Czekajcie, tutaj słucham. Czyli to wszystko z nim. Podaj lepiej na pokład się zawiewa. Czekajcie, co on powiedział. Już leje któraś to kolejka, nie tak pijmy, gruk. Chodźcie tu do nas, chyba jakiś jest troszeczkę niewprawiony ten pacjent. Chyba z nim tutaj interesu nie ubijemy. Co mamy zrobić? To chyba troszeczkę się tutaj pospieszyłem. Musimy pierw dać się do tego kapitana Jacka drewnianej nogi. U niego tutaj pierw. I później do tego marynarza wtedy. Dobra, okej. Okay. Co dalej? Przekaż Henkowi. Dobra, idziemy teraz do Henka. Przekazać mu, że udało nam się zwerbować tych amatorów na wyprawę morską. Dobra, idziemy sobie do Henka w tym momencie. Tak na trzecim biegu na razie. Myślałem, że kolejne jajko, ale nie ma tak dobrze. Może do Kendala sobie pójdę posprzedawać. Ale teraz powiem szczerze, jak chcecie sprzedać jakieś itemy, macie jakieś śmieci różne z expa, jakieś inne itemki, to polecam wam sprzedawać na tej mapce eventowej w Tornek. Na tym evencie Noc Kupały, bo tam są dość korzystne warunki sprzedaży tych wszystkich itemów. Chyba tam płaci jakiś NPC chyba 80% wartości itemków, czyli naprawdę opłaca się tam sprzedawać. To przynajmniej ktoś z klanu, bo z klanu jedna osoba ma tak bardzo często ma taki outfit. Kurczę, co ja dzisiaj po tych domkach tutaj tak wbijam, chyba złodzieja szukam. Herosa na 50 level. On tutaj właśnie w tych domkach w Tuzmer się respi. Dobra, przejdźmy sobie już do tego Henka. I zobaczymy, co ten Henk nam powie, co jeszcze będzie chciał od nas w tym questie, żebyśmy wykonali. Podchodzimy do Henka, udało mi się zrobić to świetnie, będę tutaj czekać, brakuje jeszcze 4 osób i możemy ruszać. Postaraj się szybko kogoś znaleźć. Udaj się do tawerny pod beczką śledzi i postaraj się namówić na osoby 4 kolejne osoby.
Tawerna pod beczką śledzi. Bo to już będzie dość inne miejsce do poszukania. Ale nie martwcie się, spokojnie idziemy to znaleźć. Gdzie to może być tawerna pod beczką śledzi? Tutaj chyba raczej to na pewno nie będzie w Latarnianym Wybrzeżu. Musimy udać się do portu Tuzmer. Tutaj bardziej chyba jedna jest tylko tawerna pod tą beczułką. Musimy udać się do Tuzmer. W Tuzmer będzie ta tawerna. Tutaj też jakiś kolejny quest Maniola. Malonia, kurde, Maniola. Malonia, Boże. Tym Malonie. Tutaj. Jeszcze na razie nie mam, wiecie, takiego etapu z tym robieniem questów. Później będę miał wyższy poziom, to będę te questy musiał dość dużo robić, żeby wiadomo exp wbijać, bo niech nie będzie expowiska na dany poziom. Już później, wiecie, ten 200-300 level. My już ciężko z expem. Dobra, spytajmy się może wszystkiego Denisa, czy nie chciałby z nami na wyprawę udać się. Dobra, to później do parszywego Ferdynanda. Dalej kolejną osobą do namówienia będzie, spróbujmy, u kapitana. Może skusić się na morską wyprawę. Wam rozumieć, że ktoś taki organizuje morską wyprawę, nie rozśmieszaj mnie. To nie moja wyprawa, tylko zbieram chętnych ludzi. Ciekawe, zweryfikuję twoje słowa i udać się do Henka. Kolejną osobą będzie tutaj Szyper Grach. Ach, co to był za rejs bałwany, były jak drzewa w lesie, rzucałyby łajbom na lewo i prawo, a grzyby miały splecione i jak to piwo. Widzę, że przymierzanie sprawia ci przyjemność. Dobra, organizuję Hank, czyli z moich wyliczeń są już 4 osoby. Przekaż Hankowi, że znalazłeś komplet osobników chętnych do wzięcia udziału w wyprawie, poinformuj go, że niebawem zjawię się u niego, by wypytać się o szczegóły rejsu. Czyli tak jak wiadomo, musimy udać się teraz do Henka, przekazać mu dobrą nowinę, że udało nam się znaleźć śmiałków na wyprawę. O, tutaj możemy coś sprzedać. Kurde, o tej handlarki Kefti powiem szczerze, że tak bardzo dawno nie byłem. No, ona tutaj sprzedaje dość dużo itemków, tylko u niej niestety ona płaci tylko 60% wartości. To jest dość naprawdę mało, 60% wartości. Ale kurczę, pamiętam kiedyś tutaj u tej Kefti sprzedawałem rzeczy jakiś czas temu, ale naprawdę było to tak bardzo, no temu chyba nie byłem przy jej, no z 2 lata tak naprawdę. Kiedy ostatni raz tutaj z nią jakieś tam deale trzaskałem. Ale bardzo dawno nie byłem, aż mi się kurde wspomnienia z dawnych lat przypomniały. Piękna sprawa. No dobra, nie zastanawiamy się nad tym teraz, mamy questa do zrobienia. Ogólnie jeszcze miałem wam wspomnieć, że ten quest odblokowuje możliwość robienia questa dziennego na 105 poziom. On chyba do 105 poziom można go cały czas robić. Nie ma na niego jakiegoś tam ograniczenia levelowego. To jakiś czas temu był jeden z takich nowszych questów dodany, nie wiem czego dodali chyba z 2 lata temu bodajże tego questa dziennego, że można dziennego robić na tym Latarnianym Brzeżu. Większość osób jak zbiera denary, to na pewno codziennie tutaj przemierza i tego questa robi, a ten quest ogólnie odblokowuje możliwość robienia tego questa dziennego. Tak to wygląda. Dobra, meldujmy tutaj doskonale. Widzę, że naszym jest marynarz, daj mi kwadrans, postaram się z nimi porozmawiać i przekonać ich do naszej wyprawy. Czyli jak mi się wydaje, zaczekaj aż Hank porozmawia z osobami zainteresowanymi wyprawą. Czyli w tym momencie musimy poczekać kwadrancik. Dobra, wracamy. Hank tutaj już powiedział, że osoby tutaj na tą wyprawę są przygotowane. Czyli tak, psy, chodź tu do mnie, gdzie jesteśmy, co z pozostałymi. Jesteśmy w zatoce, w której stoi nasz okręt. Nieco pod upadł, nie sądzisz, co masz na myśli. Dobra, w porządku. Co tutaj się stało? Zneutralizuj strażników pilnujących okrętu. Widzę, że nieźle tutaj kolejne włóczyki, które szkoda twojego zarobku tego statku nie splądrujesz. Tutaj widzę, że chyba to miało być jakaś wyprawa, a przerodziło się tutaj w jakąś akcję. Czekajcie, aktywna ochrona. Fizyczna patrzę, bo tutaj ten bonus będzie mi nie schodził niedługo. I powiem szczerze, chyba kupię sobie na 113 zbroję tam z Bacy, bo wydaje mi się, że będzie dużo lepsza.
będzie miała chyba dwa razy tyle pancerza, a to jest bardzo ważne na Paladynie. Czego nowego chcesz? Widziałem, że doszło do bitki, jak wygrałeś. Okej, okay, wygraliśmy. No i tak, jesteśmy tutaj na tym statku w tym momencie. Co dalej mam zrobić? Omów Henkiem szczegół wyprawy. Jak ci się podobało? Na szałaj było pruje, morskie fale aż miło. Zwiniętymi żeglami to trochę dziwne. Wiem o tym, ale te lenie spod pokładu nie ruszyły czterech lider. Sam byś tej Jack drewniaka, drewniana noga się odzywa, sam byś ruszył swoje cztery litery zamiast stać ze sterem, nikt ci nie będzie usługiwał. Dobra, jestem kapitanem, okej, okay, dalej lecimy, długo to potrwa, spokojnie. Zaczekaj 10 minut, aż Henk musi poprawić kurs. Dobra, okej, okay, jesteśmy już przy tym Henku, no i obraliśmy właściwy kurs, tak, obraliśmy właściwy kurs. No jesteśmy na jakiejś wyspie, zaginiona wyspa skarbów, no ciekawe, gdzie tutaj jesteśmy, jeszcze nigdy tutaj nie byłem. Zobaczmy, tutaj jest jakaś piracka jaskinia, co mam w ogóle tutaj zrobić? Odszukaj szybko jaskinię, wszyscy weszli już do środka, jesteśmy tutaj w środku, ale tutaj widzę, że jakaś wiksa się narobiła trochę. Musimy z kimś chyba zagadać, czy coś takiego. Czy z nikim, o nie, z Henkiem musimy zagadać. Gdzie nie zanosi chyba nas sztorm? Okej, okay. Ja wiedziałem, że tak będzie. Cała ta wyprawa to jakaś kpina w grodzie, z której mieliśmy wynieść skarb. Jest pełno piratów, jakiś kościół trupu, na zewnątrz stoi okręt bez steru. Czyli nic nowego, jak zwykle nic się po prostu, nic się nie udaje. No ale dobra, dobra, niech będzie lepszy, nic. Ja tutaj zaraz będę musiał coś chyba ogarnąć. Tutaj są jakieś skarby, złoto. Rozpaw się ze szkieletami, które pilnują tutaj miejsca. Nie wiem, chyba można z nimi walczyć normalnie, oni są takie, wiecie... Taki łatwy exp, delikatnie mówiąc. Jakieś 110 poziomy, ale tutaj chyba nawet jakbym zdjął miecz, tam z nimi wygrał. Nie wiem, zobaczcie w tej walce, czy jakiś w ogóle, chociaż jeden cios oddadzą, no oddali mi jakiś cios, 71 mi zaatakowali. Coś trochę śmieszną liczbą, no ale zobaczmy, czy jakieś w ogóle obrażenia mi zadadzą, no jeden cios oddają. No ale naprawdę to już chyba nie ma osoby, która by tutaj z tymi szkieletami przegrała, to już po prostu była totalna kpina. No ale dobra, no cóż, tutaj te szkielety pozabijajmy do końca. Co tutaj mamy? Jakiś mamy basmański run, może sobie to podnieśmy. To leczy, ale może się przydać. Gdzie można ster błyskawicy? Dobra, mamy tutaj ster błyskawicy. Zabieramy ster. No i trzeba zanieść ten ster teraz Henkowi. No i później pewnie będziemy musieli wrócić i rozprawić się z tym skarbem. Zobaczmy, tutaj jest, widzę jakieś złoto. No, możecie sobie to pozbierać. Tam 5 złota dodaję. Dla mnie trochę szkoda czasu. 2 złota to jest takie bardziej, tutaj chyba wydaje mi się, że dla picu zrobione. No, ale pozbieram to tam dla zasady. Nie było, że coś się marnotrawi. Dobra, widziałeś ster, mam stery złote błyskawice, niesamowite błyskawice jest nasa, słyszycie? Ile złota zebrałeś wszystko? Czekajcie, złota jeszcze nie zabierałem. Bo to chyba zaraz jak wezmę, no to quest się od razu ukróci. Sprawdźmy, czy może w tych skrzyniach coś znajdziemy. Nie, te skrzynie to jednak są takie, wiecie, tutaj dla pizzy chyba. Tutaj złoto też jest takie... No dobra, dajmy jednak ten ster. Dajmy ten ster i zobaczmy, co będziemy musieli zrobić dalej. Mamy ten ster. Dobra, jednak nic nie zbieraliśmy, otrzymaliśmy doświadczenie, otrzymaliśmy złoto i chyba jakiś przedmiot z tego, co widziałem, ale tak szybko to minęło, że... Nie zauważyłem do końca. Ale coś na pewno otrzymaliśmy. Coś na pewno otrzymaliśmy. Tutaj zatrzymałem sobie na pamiątkę ten bosmański room. Room otrzymałem dużo doświadczenia. Zobaczcie, praktycznie zaraz mam level. No i co, tak wygląda ten quest. Dość fajny questik, taki na szybko do zrobienia. Dużo expa. Jak ekspowisko jest zajęte, można sobie polatać, tego questa zrobić. Dla przyjemności poczytać sobie dialogi, bardziej się wczuć w klimat. Ja pokazałem wam taką w miarę szybką solucję tego questa. To było na tyle. Tak wyglądał 135 part drugiego sezonu serii Przygód z Margonem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. No i co, do kolejnych filmów. Pozdrawiam wam, szczęście.